Witam, tutaj Mikolix w kolejnym odcinku z gry Rayman Legends. Ale w sumie właściwie Rayman Origins. Tutaj jakiegoś pierwszego bossa będę sobie pokonywał. Tak. Aha, nie wiem co się... Na razie nie wiem czemu, ale podejrzanie prosto się zapowiada ten poziom. Mamy jakąś, proszę Państwa, skrytkę. Aha, muszę tutaj jak zwykle wszystkich rozwalić. No właśnie. Bardzo proste i fajne. Jaka w ogóle muza, co nie? Z tych takich plemion dżungalskich. Coś tak się kojarzy. Tam coś była, jakaś skrytka, ale co z tego? O! To jest ten. Aha! No, bardzo przepraszam za błędy gramatyczne. No, jakby się zapowiadało na bossa, ale póki co... nic nie widzę, może nie będzie tutaj bossa. Jakieś wodospady, bo wpadałem, kurde. Aha! Nie wiadomo, co się stało. Kurczę, nie do końca. O, no właśnie, to chciałem zrobić. I kolejny małak. Puść! Na razie to chcę sobie zebrać. Czyżby małak sobie poleciał na dobre? Nie. I co nie? No ciekawe. A. Aha, czyli na tym skupił się poziom. Bardzo łatwy, ale to pierwszy świat, także wiadomo, no. No, jedna czaszka, jak widzicie. Tutaj będzie boss. No, tutaj są takie klimaty, kurcze. Aha. O, za późno. Dobra, action się dzieje. Aha. Już? Już! Fajny boss, szybciej porzucić się spodziewałem. Bo ja przyzwyczajony do, wiecie, Olympus Maximus i te inne, no nie? No i właśnie mam powrót do Origins, kiedy gram pierwszy raz. A nie, to jeszcze dużo tego jest. To jeszcze dużo. Z tego co się orientuję. Niesamowity podkład muzyczny. Zobaczmy ten poziom. I znowu to jest, to są te tutaj... O, bańki, jakby. Aha.
Dobra. O, tam jest dodatkowe żyćko. Z tego bańki wlatują, kurczę. Poczekajcie, mam pomysł. Ale dlaczego? No trudno, no wiem jak go zdobyć tego małaka, ale już po fakcie. No to ominę. O, tam coś jeszcze na górze jest, czekajcie. Cóż to? Poszło bez najmniejszego problemu. Miałem jeden fail tylko przez to, że ptaka nie zauważyłem. Nie wiem czemu te przyciski takie tutaj są. No nie wierzę. A patrzcie jak to jest wymyślone. Coś tu jest na dole? Nie, nie wiem. Dobra, zrobiłem małą głupawkę. Tak, przemoc nad zwierzętami. Tutaj, o, nie przemyślałem tego, tam coś jest, pewnie. Tak, taki będzie odcinek luźny z tych pierwszych poziomów Rayman Origins. I zrobię tutaj na podobnym schemacie, jak to robiłem na początku tej serii Rayman Legends Paradox. No, czyli oczywiście na początku te pierwsze poziomy światów 1-3, a w jednym odcinku pokonuję bossy i przechodzę finały tych właśnie finałów tych wszystkich trzech światów po kolei. To tak samo zrobię tutaj. Polecam do odcinka 9, to wtedy skumacie o co mi chodzi. Tak myślałem, kurde, że coś tu jest na rzeczy. Gdzieś tam jeszcze ominąłem jednego na samym początku i właśnie obawiam się, że tajną skrytkę ominąłem. Tu coś jest pewnie, czy nie? Tak, mamy! Będzie drugi książę pan. Co ty gadasz? Już? Już? Takie proste? No to się nagrałem, powiem wam szczerze. No. Jakbym pierdyknął tu, to pewnie, no właśnie niepotrzebnie. Oj, nie gadaj, że wszystko od nowa będę musiał powtarzać. No dobra, no jako tako, słuchajcie. Nieważne, tam coś było na dole, ale nie chcę mi się po to schodzić. No zbierz lumy, zbierz. I lecimy. Oj, no i oczywiście zauważyłem, że na końcu tych poziomów z Rayman Origins. Są takie
finałowe po prostu zagadki z wrogami i żeby odzyskać po prostu klatkę. A ja myślałem, że boss. Wow! No nieźle, powiem wam szczerze. 330 małaków. Podstępne wiatry, zobaczmy. A co tu w ogóle chodzi? Łooo! Się rozpędziłem. No. Amu! Aha! A ja to przeleciałem bez żadnej pomocy. Także... jestem niesamowity. Co to jest? Aha. Bańki, które dają te lumki. Aha. Ciekawe, tak. Co tu się dzieje? Widzę, skąd była tutaj inspiracja na drugi świat z tymi żabami, nie? Bo tam też takie lewitacje są. O kurczę. A tu jakbym się pierdyknął, to co? Aha, w ten sposób. Czyli takie podstępne tutaj w sumie rury. Czemu musi zawsze w oko uderzać tutaj stworzenia, czy te inne? Nie wiem. Ale wiem, że to jest bolesne. Widzicie, zginąłbym. Czy jest No ej! Ja się gubię! Ja za szybko. O, tu coś pewnie będzie. No jakże nie. Patrzcie w ogóle, jaka różnica zagmatwania i tej trudności w tych łamigłówkach. Aha, wszystkich muszę zabić, ale oni są tutaj jakoś dziwnie. Aha, to już widzę, tylko jeden był ptaszek. A to łatwe jednak. No dobra, no co ja mogę więcej powiedzieć? Hopla, czekaj. Benz, no nie. Jak zwykle, zgubiłem jednego luma. Dobra. W razie W... No właśnie, tak się... martwiłem gdzieś tam. No nie, prawda cię? O, blisko było, nie? Tuż przy pokuciu. Pokuciu. Jedno i drugie i trzecie i czwarte. O, tam coś jest, ty. Rozwal. Nie, tam coś było, jakaś skrytka. Kurde, to jest tak zagmatwane. Jakiś duży labirynt, dosłownie. Widziałem sobie jakieś dodatkowe życie, ale... kurczę... No ten etap jest cięższy. I to widać. Dosyć mocno. Że się różni trudnością. Tak, no się dzisiaj nagrałem, powiem wam, w Raymana Legends i Origins, można powiedzieć, w sumie. I według mnie fajnie, że tak w jednej grze dodają twórcy. No ej, jak gdyby poprzednie odsłony tej serii Rayman, czy tam Rayman, nie wiem jak to się powinno wymawiać. Wow! Kurczę. Blada twarz. Tu coś wieś właśnie jest. Zawsze chcę te kolorowe krzaki. Aha. Aha, fajnie. No to świetnie. No ale przecież... dobra, chyba to mam.
No i witaj, mój mały przyjacielu. Dobra, co tutaj mamy do tej bańki? Już się przyzwyczaiłem. Kurczę. Doraemon Origins. Dokładnie tak. No i na jazdy sobie przyjdziemy w którymś tam kolejnym, czy tam nie wiem, w którym odcinku. A dzisiaj tak po prostu po tym, jak powiedzmy przeszedłem Rayman Legends, czy tam jeszcze ten no przeszedłem, no to Rayman Origins na jazdy. Jeszcze ten jeden ostatni świat dodatkowy, impreza żywych umarlaków. Ło, kurczę. Pustynia, tutaj deszcz pada. Co się dzieje? To był Małak? Tak, właśnie przeczuwałem. Dobrze, że zginąłem. Kurde, coś mi się z gardłem dzieje i to słychać. Niesamowitego. Ło, no kurde. Zostajesz czy nie? Wziąłem tą monetę, ale niestety straciłem jedno żyćko! No, tu kurde, jakieś luki porobiłem. No jest to troszeczkę trudne i ten checkpoint jest troszeczkę daleko moim zdaniem. No nie wiem, może za bardzo oczekuję od drugiego świata. A, no i już koniec, czyli tutaj tradycyjnie, prawda, trzeba pokonać wrogów i uwolnić Małaka. 548 lumów, nie jest źle. Małak, jak fajnie. A propos Małaków, czemu i mam ich tak mało, bo ja przechodziłem na jazdy, ale problem był w tym taki, że nie zdobywałem trzech, tylko zawsze dwóch. No, bo takie były moje możliwości. I nie chciało mi się później powtarzać i tak po prostu zostało. Że mam te właśnie Małaki, tak, taką ilość, bo tak to miałbym jakieś 400 teraz w tym momencie na spokojnie. A tak to właśnie w tych najazdach zamiast trzech zdobywałem dwa, bo jakieś tam milisekundy, kurde, czy nano nawet sekundy mi brakowało i dlatego no. Najazd jakiś się pojawił, a tu tarcza w górę i w dół. Ok. Fangirl. Jaki fan, wow. Tu. O. No nie wierzę. No tutaj duże opóźnienie. Dwusekundowe, ale ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. To na tyle. Trzymajcie się cieplutko i cześć. Jeszcze tu Sybilię muszę, kurde, uwolnić.